bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem, rektorem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry, bracia, uczestnicy dzisiejszej stacyjnej modlitwy w Kościele Świętego Marka. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Słyszeliśmy przed chwilą historię dwóch kobiet. Fałszywie oskarżonej Zuzanny i historię pochwyconej na cudzołóstwie kobiety. Historia pierwsza zakończyła się stwierdzeniem: w tym dniu ocalono niewinną krew. Była przecież niewinna i dzięki mądrości Daniela ocalona. I historia tej kobiety, o której pisze w Ewangelii Święty Jan, też ocalona. Ale nie dlatego, że była niewinną. Przeciwnie, jej grzech był dla wszystkich ewidentny. Ocalona dzięki miłosierdziu Jezusa. I to ta szczególna wymiana zdań na koniec. Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił. Nikt, Panie. I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Słyszeliśmy także historię, dwie historie oskarżycieli. U Daniela są to oskarżyciele fałszywi, których za ich nikczemność spotkała kara śmierci, zgodnie z prawem Mojżesza. A prawo to brzmiało, przekazane w Księdze Powtórzonego Prawa: jeśli powstanie świadek złośliwy przeciw komuś, oskarżając go o przekroczenie prawa, dwóch ludzi wiodących między sobą spór stanie wobec Pana przed kapłanami i przed sędziami urzędującymi w tym czasie. Jeśli ci sędziowie, zbadawszy sprawę dokładnie, dowiodą fałszu świadkowi, jeżeli świadek taki fałszywie oskarżył brata swego, uczyńcie mu, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. Usuniesz zło spośród ciebie, a reszta, słysząc to, ulęknie się i nie uczyni więcej nic takiego pośród siebie. Oskarżyciele ci szli w zaparte. Okazywali w jakiejś mierze to, co my nieraz nazywamy dzisiaj arogancją władzy sędziowskiej. Nie bez powodu Daniel oskarżał ich o to, że ulegali im ci, którzy się ich po prostu bali. A oni czuli się zupełnie bezkarni. I historia Jezusa, który został postawiony przez uczonych w prawie i faryzeuszów w sytuacji trudnej. Miał rozstrzygnąć i wedle ich mniemania każde rozstrzygnięcie z jego strony obróciłoby się przeciwko niemu. I dlatego jego zaskakujące stwierdzenia: jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał coś na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Możemy powiedzieć, jednak nie szli w zaparte. Jednak odezwał się w nich
głos sumienia, głos prawdy o nich samych. Być może jakieś zawstydzenie, nawet żal. I dlatego odeszli. Słyszeliśmy dwie historie sprawiedliwości czysto ludzkiej. Ten przepis mojżeszowego prawa kończy się następującym stwierdzeniem, przypominającym jako żywo prawo Hammurabiego. Twe oko nie będzie miało litości. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. A Pan Jezus mówił: uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. I wykraczając jeszcze poza ten pewien rodzaj pragmatyzmu i naturalnej ostrożności, powiem: bądźcie miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. I jeszcze dwie historie ludzi, którzy są związani z dzisiejszym kościołem stacyjnym w Rzymie na Zatybrzu. Oboje występowali przeciwko prawu. Prawu rzymskiemu, ówczesnego cesarstwa, dla którego chrześcijaństwo jako religia była czymś przestępczym. Ale dla nich ważniejsze było prawo Boże, wynikające z ich serc, z ich wiary, z ich zawierzenia Chrystusowi aż do końca. Naszą myślą łączymy się teraz modlitwą z tymi, którzy biorą udział na Zatybrzu w ich spotkaniu stacyjnym w Bazylice Świętego Chryzogona. Tam na Zatybrzu miał swój dom, który później został przekształcony w kościół. Już wtedy, kiedy chrześcijaństwo odzyskało prawo obywatelstwa w cesarstwie. Powiększany, przebudowywany. Dzisiaj jest jedną z najbardziej znamienitych kościołów na Zatybrzu. Związany ze świętym Chryzogonem, kapłanem Rzymie, a później biskupem w Akwilei. Były to czasy przełomu III i IV wieku, rządy cesarza Dioklecjana i czas największych prześladowań chrześcijan w całych dotychczasowych dziejach. Dla wielu wydawało się, to już koniec chrześcijaństwa. Będąc biskupem w Akwilei, został aresztowany. Przez kilka lat więziony właśnie w Akwilei, ale będąc w więzieniu umacniał współwięźniów, co więcej pisał listy do chrześcijan, wspomagany również przez tych, którzy go nie opuszczali, pośród nich przez jego duchową uczennicę, córkę, świętą Anastazję.
24 listopada 303 roku na rozkaz Diokrecjana został ścięty, jego ciało wrzucone do morza. Po dwóch dniach cudownie wypłynęła jego głowa ze czcią pochowana przez chrześcijan. Znaczenie, jakie miał wtedy dla swoich współbraci, było tak wielkie, że jego imię znalazło się w Communicantes Kanonu Rzymskiego, czyli w pierwszej modlitwie eucharystycznej rzymskiej, pośród innych najbardziej znakomitych męczenników rzymskiego kościoła. A z nim związana właśnie Anastazja, urodzona w Rzymie w 281 roku, córka poganina, ale i matki chrześcijanki Fausty, która ją, swoją córeczkę, potajemnie dała ochrzcić. A później Anastazja pogłębiała się w chrześcijańskiej wierze właśnie dzięki Chryzogonowi. Wydana za mąż za poganina, człowieka gwałtownego i okrutnego, żyła tak, żeby mogła Chrystusowi okazać swoją wierność do końca jako dziewica, co oczywiście spotykało się z prześladowaniami ze strony męża. Po jego śmierci zajęła się pomocą chrześcijanom, zwłaszcza tym prześladowanym. Podążyła do Akwilei, by służyć do końca Chryzogonowi. Po jego śmierci, właśnie na skutek swej wierności Chrystusowi, ale i Kościołowi, sama została skazana na śmierć, okrutnie męczona w Sirmium, w dzisiejszej Serbii, ostatecznie skazana na spalenie. Jej imię także znalazło się w kanonie rzymskim. Z tych historii wynika nauka dla nas bardzo jasna. Wyższość Bożego prawa nad ludzkim i wierność Bogu aż do końca, po to, aby Bogu oddać sprawiedliwość, jako temu jedynemu, który naprawdę jest. A dalej wyższość miłosierdzia nad sprawiedliwością. 30 listopada 1980 roku święty Jan Paweł II Wielki ogłosił drugą swoją encyklikę Dives in Misericordia, drugą po Redemptor Hominis, pierwsza poświęcona Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka, druga Bogu Ojcu jako Ojcu bogatym w miłosierdzie. To w tej encyklice Jan Paweł II rozszerzył kryteria cywilizacji miłości podane przez dzisiaj już świętego Pawła VI o nowe kryterium. Cywilizacja miłości to ten kształt ludzkich relacji, gdzie właśnie miłosierdzie ma przewagę nad sprawiedliwością. I ta encyklika kończy się rozdziałem 8, noszącym jakże znamienny tytuł Modlitwa Kościoła naszych czasów. Jej fragmenty, które za chwilę przytoczę, jak bardzo aktualne są także dzisiaj. Trzeba, żeby wszystko to, co zostało powiedziane na temat miłosierdzia,
zamieniło się i zamieniało się stale w żarliwą modlitwę, w wołanie o miłosierdzie na miarę potrzeb i zagrożeń człowieka w świecie współczesnym. Odwołujmy się więc do takiej ojcowskiej miłości, jaką objawił nam Chrystus w swym mesjańskim posłannictwie, która znalazła swój ostateczny wyraz na krzyżu, w Jego męce i zmartwychwstaniu. Odwołujmy się do Boga przez Chrystusa, pamiętni owych słów z Maryjnego Magnificat, które ogłosiły miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Wołajmy o miłosierdzie Boga samego dla współczesnego pokolenia. Niech Kościół, który na podobieństwo Maryi stara się być również matką ludzi w Bogu, wypowie w tej modlitwie całą macierzyńską troskę, a zarazem tę ufną miłość, z której rodzi się najgorętsza potrzeba modlitwy. Wołamy przecież, kierując się tą wiarą, nadzieją i miłością, którą Chrystus zaszczepił w naszych sercach. Jest to również równocześnie miłość do Boga, którego człowiek współczesny nieraz tak bardzo oddalił od siebie, uczynił sobie obcym, głosząc na różne sposoby, że jest mu w cudzysłowie niepotrzebny. Jest to więc miłość do Boga, którego obrazem odepchnięcie przez człowieka współczesnego czujemy głęboko, gotowi wołać wraz z Chrystusem na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jest to równocześnie miłość do ludzi, do wszystkich ludzi, bez wyjątku i bez żadnego podziału, bez różnicy ras, kultur, języków, światopoglądów, bez podziału na przyjaciół i wrogów. Jest to miłość do ludzi i pragnienie wszelkiego prawdziwego dobra dla każdego z nich i dla ludzkiej wspólnoty, dla każdej rodziny, narodu, dla każdej grupy społecznej, dla młodzieży, dorosłych i rodziców, dla starych i chorych, dla wszystkich, bez wyjątku. Jest to miłość, czyli troska o to, ażeby zabezpieczyć wszelkie prawdziwe dobro każdego, a uchylić i odsunąć wszelkie zło. Jezu, Panie miłosierdzia, uczyń serca nasze według serca Twego.